Zabieram się za biercenie tutaj otworu w czopuchu. Gdzieś go na bierce. No nie wiem, jak to chodzi, bo nie widzę w środku. Nie wiem, ile to wystaje, nie pamiętam już. Także na bierce sobie gdzieś tutaj. Także to będzie chodziło sobie ewentualnie w ten sposób, bo tutaj osądę by wadziło. Także tak, na bierce tutaj otwór. Suchmiarku zmierzyłem 18 mm. Takiego wiertła nie posiadam, ale posiadam wiertło. Zobaczcie, że tutaj już mam podłączone, ale to powiem Wam tam później, jak to podłączyć, żeby to zadziałało. Prądu też mało ciągnie. Przeberę sobie najpierw wiertłem 8 mm, potem wiertłem 13 mm, a potem sobie to rozwiercę do 18 mm. Tutaj jakimś takim rozwiertakiem. Wkrętarka oczywiście z Lidla, tylko ta nowsza, z silnikiem bezszczotkowym. Działa fajnie. Nie wiem, jak tą kamerę tutaj ustawić, żeby to było widać. Chyba trzeba mały jakiś taki statyw przynieść. Zaraz przyniosę sobie statyw i widzimy się za chwilę. To ja się zabieram za biercenie dziury w czopuchu. Wezmę tylko wkrętarkę, naładuję baterią. Wiertło 8 już zakładam i nie wiem, czy bez punktaka da radę. Najwyżej pójdę do garażu jeszcze po... Co? Jedziemy. Tutaj widać coś? Pewnie, że widać. O, super. No to może nawet tutaj damy sobie bliżej. Dobra. Jedziemy. Spróbujemy. Pierwszy bieg wolny. Powiem Wam, to wiertło chyba nie jest ostre, ale dobra, wezmę od razu wtedy tą trzynastkę, chyba będzie ostrzejsza, a jak nie, to pójdę po mniejsze. Powiem Wam, ręka boli, ciśnienie. Muszę przełączyć wiercenie. Okej. Dobra, 8, 13 mm mamy, jeszcze brakuje,
do 18 trochę. Zobaczymy, jak pójdzie ten fres. Nie wiem, czy to z Lidla, czy 18 mm jest tutaj. Gdzie mamy te 18? 18 mamy. Ciemno tutaj. Dotąd bym musiał się przewiercić. Taśmą sobie oznaczyć, czy nie? Nie, lecimy. Nie wiem, ile wlazło. Trochę wlazło, idę po sondę. Przymierzymy. Tylko muszę ją tak rozpiąć stąd. Jak to się rozpina. Bez śrubokręta się nie obędzie. Byłaś. O. Nie wiem, jak to jest włączone. Ile to bierze prąd w ogóle. Tak, śrubokręt na miejsce odstawię. Teraz tak, Chińczyk zaopatrzył tą sondę od razu w takie gniazdo. Zaraz ją tu wcisnę, poczekajcie chwilę. Gniazdo kodowane, inaczej nie da się włożyć. Ok. Jest założona, sonda jest włożona w gniazdo. Sonda sobie stoi tutaj. Tutaj mamy ten wskaźnik. Teraz tak, od wskaźnika idzie nam czarny przewód, czyli podłączamy sobie. Czarny idzie na minus przewód. Zielony od wskaźnika przewód idzie do sondy. Do sondy. Biały przewód to jest obojętnie co, bo to jest jeden plus drugi minus. Jest tylko grzałka w tej sondzie. Jest tam taka grzałeczka, która się rozgrzewa delikatnie. Czyli tam prąd zmienny, także to jest nieważne, czy podłączymy sobie plus minus, czy plus minus. A siwy przewód, co to był za siwy przewód? Bo już teraz nie pamiętam. Siwy przewód chyba był, nie wiem, grey to jest minus. Czyli na minus, czyli muszę go podkręcić tutaj, nie tutaj, tylko do czarnego i do białego, tutaj, w to miejsce. Zaraz go podkręcę, zobaczymy. No niestety telefon muszę odłożyć, bo tutaj nawet statyw by nie pomógł na tym biurku, że chyba żebym miał telefon nad głową, gdzieś wysoko. No i dobra, mamy tak, czarny minus, żeby zasilało nam wskaźnik, minus, żeby zasilało nam, żeby pobierało sygnał z sondy tlenu. Dalej jest kolor czarny. Czarny to jest sygnał tlenu z sondy, czyli idzie na zielony do wskaźnika. I biały jeden idzie na plus, a drugi biały idzie na minus. Już też podłączę ten biały i zaraz zobaczymy, jak to nam zadziała. Że to będzie jakoś, nie wiem, może z łączki wago przyniosę sobie, żeby tego nie lutować. No nie chcę mi się lutować, powiem wam. Dobra, mamy tak podłączone, jak opowiadałem, czyli plus minus do grzałki na sondę. Czarny jest sygnałem tlenu. I siwy jest minusem od tlenu. Od czujnika. No i dobra, i to wszystko idzie sobie tutaj do tego wskaźnika. I jeszcze jest czerwony zasilanie tego wskaźnika i żółty, jak podłączę, to też jest zasilanie tego wskaźnika.
To jest tam, jak stacyjkę się wyłącza albo coś, żeby to tam sobie działało. No i sobie podłączam teraz tak do zasilacza. Plus jest brązowy. Dokładnie. Brązowy idzie sobie na plus do zasilacza. O, jak widzę, że to mi wszystko ucieka. Ucieka, ponieważ tutaj się nic nie trzyma. Nie mam bananków, wtyków bananowych do zasilacza. O, tak musi być na dzień dzisiejszy taka prowizorka. No, zaraz jeszcze wyłączę tutaj radio. Dobra. Prąd spoczynkowy zasilacza 0203 00203. Teraz podłączę sobie tą sondę, także zobaczcie, zobaczymy ile to. Dobra, poczekajcie sekundę, zrobię to inaczej. Zapnę tutaj sobie pod śrubkę, bo to będzie wyłazić tak cały czas. Dobra, plus zapięty, minus włożę. Już powinien się trzymać. Plus zapięty, minus. Szarpnęło trochę prądem. Zabezpieczenie się wyłączyło. Teraz załączymy. Chwilę, chwilę. Dobra, teraz możemy. Dobra i minus. Zaś zabezpieczenie się. No ciągnie nam, powiem wam, 1 amper czujnik tutaj, żeby się grzało. Co tutaj na tym wyświetlaczu widzimy? Na razie widzimy sobie, pokazuje nam chyba tylko wolty, żeby się sonda nagrzała i już puściła do. O, widzę, że prąd spada, grzałka się trochę nagrzewa, już mamy 0,85. Czyli powiem wam, że zasilacz jednoamperowy. Do tego. O, i już wskoczył nam pomiar tlenu. Sonda już sobie zmierzyła tlen, czyli mamy 20 jednostek tlenu w powietrzu. Tutaj nic nie da, że tu będziemy dmuchać chyba. Bo tlen się nie zmienia. Powiem wam, że tak pod nos dotykam, to mnie trochę tak czuć temperaturę. Nie będę tam pyska wkładał, żeby coś tam dmuchnąć, a chyba nawet widać, że tam jakaś grzałka chodzi w tej sondzie. No, coś tam się tam świeci albo odbija światło. Teraz to widać. Czyli mamy tlenu około 20 jednostek. No, ciepła się zrobiła sonda, cieplutka. No ale zobaczcie, grzałka się nagrzała i pobór prądu jest, no w tej chwili się wyłączył. W sumie tylko z 10 mA idzie na ten wyświetlacz. No zobaczymy jutro, jak to będzie działać. Zanurzymy tą sondę w spalinach i no trochę, no widzicie, coś tam działa, coś tam działa. Zobaczymy jutro. Czy spadnie nam do tego 6, do szósteczki, 6% tlenu, czy nam zmierzy w spalinach, czy jakoś tak, koło tego. No dobra, to na dzisiaj to wszystko, dziurka przewiercona, jutro będziemy testować. Do zobaczenia jutro.
jest już wsadzone do czopucha, sonda lambda. Dzisiaj już jest ranek, rano, sobota. Niestety musiałem ją złapać na drućki, bo nie mam w domu takiej dużej nakrętki, żeby wkręcić tą sondę. Mam dużo mniejsze, ale takiej wielkiej nie mam. Czyś trzeba będzie zdobyć. W tej chwili sonda pokazuje pomiar 20% tlenu. Jeszcze nie rozpaliłem, zaraz będę już rozpalał. Także przygotowałem sobie tutaj dwa kawałki sosny i trocin, bo nie chcę mi się iść po małe kawałeczki by rozpałki. A to podpiąłem tutaj pod UPS-a, pod akumulator 12V, brązowy plus, biały minus. Tak sobie z tamtej strony mam połączone i tutaj też. No i zobaczymy, co się będzie działo. Rozpalę, zaraz będę musiał jechać. No ale wiadomo, musi się dobrze zacząć palić, żeby dopiero coś tam ustawiać. Także zobaczymy sobie, jak to będzie funkcjonować. Wystarczy tego palnika. Takie trociny. Ma 2 lata już u mnie stoją. I zobaczymy, co się będzie tutaj wydziewało. Sam jestem ciekawy. Zaraz zobaczymy reakcję tej sondy, czy w ogóle coś to powinno działać. No. Powinno działać. Jeszcze muszę zjechać temperaturę. By się radomat załączył. Chyba że coś gdzieś nie łączy. A nie, sonda jest gorąca. O, to zimne, sonda gorąca, czyli dobra, grzałka w sondzie pracuje, że powinno być ok. Czarny przewód z zielonym to jest wyjście z sondy do tego komputerka. O, dobra. No, zaraz się załączę. Pali już się około godziny czasu, wróciłem ze sklepu. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Zawartość tlenu w spalinach 11,4%. Cały czas było na 20. Już się zastanawiałem, czy to w ogóle działa, czy po prostu to nie działa. I powiem wam tak, przyszedłem teraz ze sklepu, było 19,8, prawie 20%, bo to maksymalnie pokój ma wskazanie 20%. Otworzyłem tutaj drzwiczki i przeszturałem, po prostu dziura się zrobiła z tego drewna wypalonego. Zrzuciłem pogrzebaczem to drewno i momentalnie spadło na 11,5. Teraz zobaczcie takie coś, otworzę, zobaczcie, no zaraz zobaczymy, bo sam zobaczę, jeszcze tego nie patrzyłem. Wyciągnę tutaj krótki obieg, zrobimy. Działa szybciutko. Jest zamknięty cały czas. Krótki obieg jest cały czas zamknięty. Ciągnie sobie powietrze gdzieś tam z wentylatora. Idzie teraz na krótko. Zamknę. Jak zamknę, to widzicie, od razu spada. I teraz powiem wam tak. Nie wiedziałem, czemu to nie działa, czemu działa. Zamknąłem w ogóle powietrze tutaj pierwotne. Zaraz go troszeczkę wyjmę, dosłownie centymetr, i zobaczcie, jak zapierdziela do góry. Mamy 19% już zawartości tlenu. Jak go schowam, tak co wyjąłem, to do połowy go troszeczkę schowałem, spada nam do 12. Zamknę całkiem powietrze pierwotne w tej chwili i jeszcze wezmę tutaj, bo czuję, że ciągnie cały czas tutaj. Zobaczcie, klapka jest otwarta. Coś
coś pójdzie do góry, no coś by musiało raczej pójść, ale może tutaj mam zamknięte, jeszcze zamknę ręką w ogóle dolot tutaj tego, całkiem za ręką zamknę ten dolot tego powietrza przez tą rurę za tą klapką. Nie wiem, czy wytrzymam długo, bo już mnie parzy trochę. No, trochę spada. Dobra, odpuszczę to sobie. No i co? No i tak to się pali na takiej... Nawet troszeczkę wysunąłem pierwotne, delikatnie. Idzie nam do góry. Czyli sonda działa dosyć szybka reakcja tej sondy. Tylko jest jeden problem właśnie z tym wskaźnikiem, bo minimalna wartość, jaką on pokaże, to jest 10.0. Także jakby ktoś sobie chciał tutaj kocioł ustawić, na przykład, żeby było 7, no to no niestety nie da rady. Nie zobaczymy tego tutaj na tym wyświetlaczu. Wrzucę jeszcze tutaj ten termometr. Zobaczymy tą sondę, lambdę. O, zaraz otworzę drzwiczki dolne. Zobaczymy, co tam. Dobra, ja sobie odłożę na razie telefon tutaj gdzieś na bok. Żeby wrzucić ją dosyć szybko. O, ładnie idzie, ładnie. Dobra, tutaj gdzie wystarczy. O. Ładnie z pieca, aż czujka się włączyła. Pożarowa. Dobra, zaraz ona milknie. Tutaj temperatura nam. Aż mam alarm na telefonie. 19.4. Dlaczego? Dlaczego? A, ja wiem dlaczego, bo drzwiczki otworzyłem. Dobra, spada już sobie. Nie, jeszcze nie spada. 19.6, ale temperaturę mamy. ...749, zaraz może zobaczymy regulację tutaj powietrza pierwotnego. Żeby podwyższyć tą temperaturę, wysunę troszeczkę. Centymetr niecały wysunąłem. Powietrze pierwotne. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo mikrofonu nie zapiąłem dzisiaj. Jakby sunąłem powietrze pierwotne, to temperatura tak jakby trochę spadać zaczęła. A wysunę go tak, jak jest fabrycznie, czyli na maksa. Tutaj coś nie za bardzo chce się to regulować. Prawie, że schowałem go pół, tak jest centymetr wysunięte to powietrze pierwotne. No tak, nie ma za bardzo żadnego szybkiej zmiany. Tutaj powiem, a tutaj też nam stanęło to wszystko. Nie wiem, czy drzwiczki tutaj coś zaciąga, to powietrze przez te drzwiczki, zaraz zobaczę. To sobie zrobię tak, wysunę to, żeby zaś gazy nam nie wystrzeliły. Sondę wyjmę. Wsunę i zobaczymy, co się będzie.
będzie działo tutaj, chociaż na tym wskaźniku do tlenu. Nawet przez to utknięcie się zaś na palenisku zrobił jakiś otworek. Zaraz też zobaczę. Odrzucimy tam trochę tego drzewa. Zatkamy. O, niech tylko idą sobie spaliny. Dobra, i niech się gazuje. Drzwiczki pozamykane, wszystko pozamykane, ale już tyle tlenu. Tyle tlenu cały czas dostaję. Jak zamknę do końca. Spada gwałtownie. W tej chwili zamknąłem w ogóle powietrze tutaj pierwotne, całkiem włożyłem, zaciąga powietrze tutaj, czuć, że zaciąga, także no, zobaczymy. Zobaczę jeszcze później, gdzieś za, nie wiem, za godzinę, czy to jeszcze spadnie, jak się tam więcej się tego żaru narobi na dole, jak to będzie wyglądało, i zmierzymy jeszcze temperaturę wtedy. To na razie to tyle. Dosłownie chwilę temu było 19% tlenu, no to już tak się przyzwyczaiłem po tej chwili, jak to tutaj mam zainstalowane, to już wiedziałem, że coś się dzieje w komorze załadunkowej z drewnem nie tak, i rzeczywiście wypaliła się mała dziurka i ten tlen, zamiast się spalać z tymi gazami, to po prostu wędrował sobie do czopucha. Sonda od razu to wykryła, było 19%, otworzyłem drzwiczki. Pogrzebaczem troszkę szturnąłem, od razu podłożyłem drewna, zamknąłem, no i wziąłem telefon, żeby to ten fragment tutaj następny filmu dograć. Czyli tak, no powiem wam, że no, fajne jest to urządzenie, bo niby się pali, niby się nie pali, nie wiemy, co się dzieje w komorze, czy się tam coś zawiesiło nam z tego drewna, czy już się no, kończy wypalać. Także widzimy, jak się pali, to jest poniżej właśnie 12% tlenu, a jak coś się zaczyna dziać już nie tak, no to tutaj bez otwierania komory sobie możemy okiem rzucić o 19, no to już wiadomo, trzeba wziąć przedłużacz, pogrzebacz i coś tutaj sobie pomału grzebnąć. To tak jak mówię, zamknięte jest powietrze pierwotne prawie całkiem, jest jakieś centymetr niecały wysunięte tylko. Wtórne jest ustawione fabrycznie i gazuje się ładnie. Jak otwierałem tutaj delikatnie dolne drzwiczki, no to naprawdę sam biały ogień leci. Także no myślę, że przydało się to urządzenie na chwilę, nie wiem, czy to będę miał podłączone cały czas, czy nie. Jeszcze możemy zobaczyć tutaj jedną rzecz, włożę sondę od tego miernika, tam ją wrzucę,
odrzucę ją całkiem i zobaczymy tam daleko, daleko, aż do tej rury, żeby tam sobie doszła i zobaczymy temperatura spalin, jaka wychodzi nam. Zobaczcie, tutaj mówi 115 stopni, a tutaj nam mówi 250. Może mi się uda to. O, zaraz, zaraz, jeszcze tam gdzieś bardziej tym pocelować. Nie uda, żeby tam wrzucić tak 160. O, jest, 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 rośnie. No już bliżej, bliżej tam wyjścia coś jest. Koło 200, 201. Czyli gdzieś trafiłem tym kabelkiem mniej więcej tam na rurę wylotową. Czy możemy sobie jeszcze sprawdzić spaliny, jakie są. A tutaj spaliny po, no po tym to wiadomo. Miesza się już powietrze gorące tam z zimnym to. No i to sobie cały czas pyka ta sonda. Zobaczcie, cały czas mierzy. Cały. Tak to wygląda. No myślę, że nie ma sensu już tutaj więcej kręcić filmu. Jak to już działa, to widzieliście, ja też się dowiedziałem. Jeszcze powiem wam, ile to cały czas prądu ciągnie. Ta sonda lamna, tylko wyłączę radio, żeby... Okej. Zobaczcie sobie. Więcej niż pół ampera. 0,8 ampera, czyli prawie 1 amper. Także wczoraj powiedziałem, że zasilacz 1-amperowy byłby potrzebny. Myślę, że koło, bo to chodzi tak cały czas. Myślę, że dwójka to zasilacz 2 ampery do tej sondy, do zasilania grzałki w tej sondzie i to by musiał być zasilacz co najmniej 2-amperowy, jakiś mały na 12 V i będzie nam chodzić. Jeszcze co mi zostało? Zostało mi to, muszę nakrętkę jakąś kupić do tej sondy i ją tutaj wspawać, ale nie mam w domu, także w tym tygodniu tego nie zrobię. Jak dostanę sondę, to się zastanowię, czy tu migomat przywlec. Na razie to śniegu napadało, musiał go chyba na sankach przywieźć, bo nie jest mały, tylko jest taki dosyć większy. Dobra, to na razie wszystko w tym filmie. Miłego oglądania i zapraszam na następny.